Witam wszystkich. Nie wszyscy mnie znają tutaj. Ja się nazywam Arkadiusz Kozłowski. Mówię to tutaj po raz pierwszy i kilkanaście lat temu mówiłem o sobie, swoje świadectwo. I chciałem tutaj też powiedzieć po części, co się w moim życiu wydarzyło, wydarza nadal. Miałem taki czas w swoim życiu, że 10 lat, 11 lat temu chciałem popełnić samobójstwo i do tego doszło. Byłem osobą uzależnioną, miałem problem z alkoholem, piłem drastycznie. Chciałem, z tego też względu chciałem popełnić samobójstwo i popełniłem. Ponieważ byłem na 6 terapiach zamkniętych świeckich i nic mi nie pomagało. Wszystko straciłem. Wszyscy się do mnie podwracali. Dom, rodzinę. Moje małżeństwo się rozwaliło. Stałem się osobą bezdomną. Bracia, jak się siostry się do mnie odrzucili. I to za to dziękuję Bogu, że w sumie do tego doszło. Bo bym jego nie poznał. Jak mówię, piłem drastycznie. Postanowiłem, że się zapiję. Z tego względu nie chciałem popełniać innego samobójstwa, nie chciałem się ciąć, nie chciałem się wieszać. Nie chciałem czuć bólu. Z tego względu wiedziałem, jaki ból jest w chorobie. Moja mama przez wiele lat chorowała. Nie chciałem tak konać. Nie chciałem też czuć śmierci. I postanowiłem, że będę dotąd piła się zapiję i tak do tego doszło. Piłem przez pół roku. Jak mówię. I ostatni miesiąc był taki, że piłem sam alkohol. Nic nie jadłem, nic nie popijałem. Do tego doszło, że piłem sam spirytus. To już był ostatni stadium. Obudziłem się w szpitalu. Z tego co wiem, to znaleźli mnie na ławce. Kiedy się budziłem, widziałem ciemność. Chodziłem z ciemności, widziałem na końcu światło, małe światło. A kiedy się obudziłem, otworzyłem oczy, zobaczyłem, że jestem w szpitalu. Z początku nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Kiedy się obudziłem, zobaczyli, że żyję, wywieźli mnie taką ogólną salę. Na tamten czas ważyłem mniej niż 50 kg. Kiedy mnie wywieźli na ogólną salę, tam zacząłem wołać do Boga. Szczerze zacząłem wołać do Boga, żeby mnie zabrał z tego świata. Ale Bóg, Jezus Chrystus, nie zabrał mnie z tego świata i przyszedł do mnie w realny sposób. Nie zabrałem z tego świata, ale pokazałem moje wszystkie grzechy, które popełniałem. Co robiłem, jaki byłem dla bliskich, dla siebie samego. I wtedy czułem na sobie wielki ciężar. Ten ciężar ważył około tony, tak mi się zdawało. No i Bóg mnie zabrał z tego świata, zabrał mi ten ciężar. Po chwili poczułem niesamowitą lekkość. Niesamowitą radość, miłość, pewność, pokój. Tego uczucia się nie da opisać, jak sami wiecie. I jak mówię, na tamten czas nie ważyłem mniej niż 50 kg. A i kubka nie mogłem podejść do góry. Nie wiem, w jaki sposób zapamiętałem nawet numer do brata, żeby zadzwonić. Kiedy przyjechał, to mnie wcale nie poznał. Się złożyło za głowę, za głową. Na wózku mnie wozili do ubikacji. Miałem cednik przystawiony. To był cud, że ja po 3 dniach wyszedłem. Mówię, ja byłem na 6 terapiach zamkniętych, wiem co to znaczy. Byłem na niektórych detoksach. I ludzie z tego nie wychodzili, ja z tego wyszedłem. To był cud, że ja w ogóle po 3 dniach wyszedłem.
Dwa tygodnie powinienem leżeć, żeby moje ciało doszło do normalności. A jednak tak się stało, że ja po 3 dni wyszedłem. W sumie dostałem ponad 30 krokówek, jak przeliczyłem, bo pamiętam do tej pory. Mój brat z wrażenia, jak mnie zobaczył, przyprowadził kapelana, który mnie namaścił. Ale te namaszczenie było na życie wieczne wtedy. Tak. I moje życie się tak... Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje w sumie. Też po wyjściu ze szpitala chodziłem w takiej Bożej mocy, można powiedzieć, Bożej obecności. Kiedy się modliłem się paoską modlitwą. Modliłem się: Boże, użyć mi pogody ducha, bym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym wyróżniał jedno drugiego. I wtedy, kiedy chodziłem, tak, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, bo nieraz jak coś pomyślałem, to ja dostawałem na drugi dzień. Był taki czas w moim życiu, że znaczy w tym czasie było coś takiego, że modliłem się o swoją byłą żonę. Bo kiedy poszedłem do teściów, oni byli bardzo pokłóceni. I też się tam nawijał, mówi się o niej pewne rzeczy. I kiedy wyszedłem od nich, stanąłem tak przy ich budynku i tak powiedziałem: Panie Boże, Panie by było, jakby oni się pobudzili. I to był cud następny, bo oni się na drugi dzień pobudzili. Ja zadzwoniłem do nich, się pytam, co jest z dziećmi, czy jest wszystko ok. Ale słyszę płacz i po prostu śmiech, nie? I słyszałem swoją byłą żonę, byłego teścia. Wtedy zacząłem się modlić do Boga, żeby mi postawił ludzi na mojej drodze, żebym zrozumiał, co się w moim życiu dzieje. Na tamten czas ja byłem kołowaty. Nie wiedziałem, co się dzieje, z tego względu, że pewne rzeczy, małe rzeczy dostawałem. Chodziłem w radości, takiej radości, że no to jak każdy tutaj jest. Tak, i do moje dalsze życie nie będę mówił tak za długo, bym chciał to opowiedzieć sobie życiu, ale wiem, że to czas nabił. Poznałem takich ludzi w 2013 roku. Chociaż na tamten czas już myślałem, że Boga nie ma. Diabeł mi wykradł wszystko. Nawet to całe zdarzenie, które miałem w 2010 roku, że byłem w szpitalu. Tak, on jest oszust wielki. Chodziłem po Żardowie i tak, bo jestem z Żardowa. Tak się zwróciłem do Boga, mówię: Panie Boże, daj mi taką żonę, która mnie pokocha, z którą będę szczęśliwy do końca swoich dni, która mnie pokocha takim, jakim jestem, który ma mieszkanie, dom, i sobie będę żył spokojnie do końca swoich dni na tym świecie. Ale tak nie było. Po 100 metrach przyszedłem, spotkałem 2 osoby, które chodziły i mówiły o Bogu, o Jezusie. Mówili o Jezusie i tak przystanąłem przy nich, a to były 2 kobiety, 2 młode kobiety. Przystanąłem przy nich, tak zauważyłem ich: o, idą, fajne są dziewczyny, mówię, podejdę do nich, mówię się z nimi na kawę, jakaś randka będzie okej, okay. Wszystko będzie ładnie. No i podszedłem do nich, a oni mówią mi: o Jezusie. Tak na nich patrzę, o co chodzi. Wtedy mi się przypomniało, ale to Duch mi Święty przypomniał, że miałem tą samą sytuację z Bogiem w 2010 roku. Na tamty czas przyjąłem Jezusa, ale nie szczerze, nie wiedziałem, co o tym myśleć. Miałem męt w głowie, szum, a to przez to, że miałem warownię. Oczywiście się rozstaliśmy. Po pewnym czasie ja się z jedną osobą spotkałem w pociągu, z tą Karoliną, bo to była Karolina i Natalia, które chodziły i głosiły na Ewangelię Jezusa. Spotkałem ją w pociągu i się wymieniliśmy numerami telefonu. Się rozstaliśmy po miesiącu znowu. Ja upadłem, znalazłem się w szpitalu, a mieszkałem u swojej siostry, która tutaj jest, siedzi z nami.
Inni nie chciała mnie przyjąć do domu. Mówi, że jak tak robię dalej, że piję to, mówi, sobie znajdź swoje mieszkanie, dom, leży sobie na własną rękę. Ja już mam ciebie dosyć. No i okej. Nie wiedziałem, co robić. Chodziłem po tym żarzowie i znowu myśl przyszła. Masz numer do Karoliny, zadzwoń do niej. Zadzwoniłem. Mówię do mnie, jak jest. Czy mi pytam się, czy by mi nie pomogła. No mówi, okej. Pomogłabym ci, ale ja mieszkam z rodzicami. Nie przenosuję się ani nic w tym rzeczy, ale jest pewien ośrodek. O nazwie Nowy Początek. Prowadzi tu Paweł Pukała. No i tam, jeżeli chcesz, to mogę ci to załatwić. No okej. No i tam się też znalazłem. Tam byłem półtora roku. Ale jeszcze przed tym, kiedy miałem iść do tego ośrodka, pojechałem do pewnej fundacji, bo tam miałem się spotkać z dziewczynami. Wtedy poszedłem tam i się zapytali powtórnie, czy chcę przyjąć Jezusa Chrystusa. A mówię tak. Na niczym mi nie zależało, że jest jedyny ratunek, to tak. Otworzyłem swoje serce dla Niego. I wtedy Bóg ponownie przyszedł. Zaczęli się modlić. Bóg mnie w realny sposób uzdrowił od papierosów, od alkoholu, palenia alkoholu, papierosów, od mówienia na kaha i wzywania Pana Boga na daremnie. Się poczułem jak małe dziecko, które tego nigdy nie miało. To było niesamowite. No i tak. I po wyjściu z ośrodka wróciłem do Żardowa. Byłem w kościele. Zacząłem chodzić najpierw do kościoła zielonoświątkowego, później kościoła w Jezusie Chrystusie. Dziś życie Jezusa Chrystusa. Z kościoła. A tu się znalazłem. Przyjechałem to rok temu, tutaj się znalazłem. Chociaż już wcześniej tutaj chciałem być. Bo już wcześniej oglądałem bardzo dobre świadectwo na ośrodku i coś mnie ciągnęło zawsze, ale i nawet chciałem, tylko nie wiedziałem jak i gdzie adres, jak się tylko zgłosić, żeby kto mnie pokierował. Ale rok temu to wydarzyło, że tutaj się znalazłem z tego względu covidowego, bo uważałem, bo ja dostałem od Pana, że nie powinno się kościołów zamykać ani z innych takich rzeczy. To jest wbrew prawu Bożemu. Jeżeli Jezus oddał za ciebie życie, to dlaczego ty masz za niego nie oddać? I nie mówić o nim, tylko siedzieć i pierdzić w stołek. Powiedziałem, że nie, już mam tego dosyć. Jeżeli już, to mam coś robić, a chcę robić coś dla niego. Chcę na niego przyprowadzać ludzi i to będę robił. Parę dni temu miałem taką sytuację. Mówiłem Arturowi, że w sumie ja mówiłem, ewangelizowałem. Wszedłem na internet. Jakaś osoba mi zaproszenie wysłała. Przyjąłem tę osobę. I chciałem mówić, rozmawiać z nią tak w oko w oku. Mówić o Bogu. I zadzwoniłem do niej. Zadzwoniłem. Później ta osoba odzwoniła. Ja z powrotem odebrałem. Co się okazało? Ta osoba mnie nagrała. Po części w ubraniu, bo byłem w ubraniu. Nic ze sobą nie robiłem. Spingowała film. Dołączyła tego, do tego jeszcze. Niby, że to są niby w tym filmie, że są moje genitalia, czyli tenis, i że się nim bawię. I dlatego też się zdenerwowałem i się, tak można powiedzieć, się wkurzyłem na tego złego. Bo dostałem od Pana to, że jeżeli ty jesteś wyjątkiem, ja przyszedłem i Artur mówi, że mam usunąć konto, to mi nie dawało spokoju. Bo jeżeli ja mam się wycofać i nie mówić o Bogu, to w żadnym wypadku tak nie będę robił. Ja mam iść do przodu. Ja mam mówić o Jezusie.
Nieważne, co się stało, jak czy ten film jest prawdziwy, czy nie, a ja wiem, że nie, ja mam to robić. Ja w 2019 roku też wylądowałem na detoksie. Byłem tam, to było moje ostatnie zapicie. Modliłem się do Pana na językach. Bóg mi odpowiedział. Odpowiedział mi. Pomimo, że tam byłem, ja mówiłem Ewangelię. Dwie osoby przyprowadziłem. Dwie osoby te, co oni, im zwiastowałem Ewangelię, modliłem się o nich, przyjęli Jezusa. Byli ochrzczeni. Zostali ochrzczeni. Nawet jedna osoba tutaj była. I dostałem to, że mam, Bóg do mnie przemówił. Mówi, masz furtkę otwartą. Idź. Masz iść i mówić o mnie. I mówi do mnie, jesteś moim wojownikiem. Jeżeli jestem wojownikiem, jeżeli my jesteśmy wojownikami, to pomimo co się wydarzy, mamy iść do przodu. Ja jestem tego zdania, wy też. Wiem. Ponad większość. Nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Dziękuję za to, że mogę tutaj z wami być. Dziękuję Bogu, że poznałem dużo, dużo osób z was. I wiem, że ten Kościół będzie wzrastał. A pewne rzeczy, które o Artura piszą na internecie, na Facebooku, to są pleczka bzdur. Bo trzeba tu być, poznać osoby, a dopiero coś powiedzieć. Amen.